Panem. Nie mamy czego szukać w tym biznesie, mówił przed tym spotkaniem trener drużyny greckiej Otto Rehhagel. Rzeczywiście Grecy rozpoczęli eliminację fatalnie. Oto kolejny mecz grupy drugiej. Jesteśmy w Pireusie. 40 tysięcy kibiców zasiadło na stadionie Olympiakosu, wierząc w to, że nareszcie Grecy przełamią się, że pokażą, że nieprzypadkowo zdobyli tytuł Mistrzów Europy. I proszę, dobry początek drużyny Otto Rehhagela. Haristeas, a więc ten, który strzelił bramkę w finale Euro 2004, kiedy Grecy wygrali 1-0 z Portugalią, tutaj rozpoczyna strzelanie w Pireusie. Po kilku miesiącach gwiazda Otto Rehhagela mocno zbladła. 4 miesiące temu król Grecji, teraz tenże król blisko detronizacji. W pierwszych 3 spotkaniach eliminacyjnych Grecy zdobyli tylko 2 punkty. Na początek zimny prysznic, porażka w Tiranie z Albanią 1-2. Później 2 remisy u siebie z Turcją 0-0 i na wyjeździe z Ukrainą 1-1. I dopiero 6 pozycja w grupie 7. Całą akcję wypracował kapitan drużyny greckiej Theodoros Zagorakis, a bramkę strzela Angelos Haristeas, piłkarz Werderu Brema. Ten, który podawał, Theodoros Zagorakis, święci tutaj jubileusz. To jego 100. występ w reprezentacji narodowej. Dodajmy, że jako pierwszy Grek dostąpił tego zaszczytu. Żółta kartka dla jednego z Kazachów z numerem 17, to Iris Mietow. Grecy w bramce Nikopolidis, dalej Giurkas z numerem 2, z 5 Delas, 6 Pasinas, 7 Zagorakis, 9 Haristeas, 10 Sarcas, 14 Fysas, 15 Vryzas, 19 Kapsis i 20 Karagunis. Drużyna Kazachstanu z 1 Nowikow, 2 Ljapkin, 6 Dubiński, 8 Smakow, 9 Karpowicz, 10 Bulasiew, 14 Baltiew, 16 Ciczulin, 17 Iris Mietow, 19 Uraz Baktin, a tutaj 2-0 dla gospodarzy. Przeciwnik trafiony po raz drugi. Protestują tam gracze drużyny gości. Zagorakis nie wierzy w to, że ta bramka nie została uznana. Ale rzeczywiście chyba był spalony. Do przerwy 1-0 dla Greków. 3 kwadranse dużej przewagi drużyny gospodarzy. Kazachowie tak naprawdę nie zagrozili bramce Antonisa Nikopolidisa, ale zaliczka skromna przed drugą połową. Choć jeszcze doliczony czas gry, dośrodkowanie z lewej strony i jest bramka do szatni. Kto strzela gola? Znów Angelos Haristeas. Noszony na rękach przez kibiców po wspaniałych, cudownych dla Greków Mistrzostwach Europy. Teraz w meczu prawdy, bo tak pisano o tym spotkaniu w greckiej prasie, Angelos Haristeas być może ratuje posadę od Otto Rehhagela. 2 jego gole w pierwszej połowie dają Grekom prowadzenie 2-0. Dobry początek zrobiła dzień wcześniej reprezentacja młodzieżowa Grecji, która wygrała z Kazachami aż 5-0. 3 gole Mansiosa, 2 Pliagasa, 2 młodych gwiazdeczek ekipy greckiej, a to już fragmenty drugiej połowy, a mówiąc dokładniej końcówka, 86. minuta. Teraz pięknie rozegrany kontratak drużyny greckiej. Bramkę strzela rezerwowy Katsuranis, nie było niespodzianki w Pireusie. Grecy pewnie wysoko wygrywają z Kazachstanem 3-0. Może nareszcie odetchnąć nieco Otto Rehhagel, choć oczywiście do pełnego zadowolenia bardzo, bardzo daleko. Nie grali w tym spotkaniu kontuzjowani Stelios Giannakopoulos i Dimitrios Papadopoulos, podstawowi gracze drużyny greckiej. Pod dużym znakiem zapytania stał występ Trajanosa Dellasa, ale jednak piłkarz Romy ostatecznie wyszedł w pierwszej 11 i wytrzymał pełnych 90 minut. Dopiero w końcówce spróbowali swych sił także Kazachowie, którzy w 3 poprzednich meczach nie zdobyli ani jednego punktu. I proszę, faulowany w polu karnym
Karpowicz przez Takisa Fysasa. Nie ma wątpliwości. Choć nie wiem, czy faul jeszcze nie przed linią szesnastki. Pewne uderzenie Baltiewa z 11 metrów. Bezranny Antonis Nikopolidis. No i troszeczkę ostudzili Greków piłkarze z Kazachstanu. Myślę jednak, że tak naprawdę obie ekipy zadowolone. Grecy, że wygrali pewnie przed własną publicznością, a Kazachowie, że udało im się strzelić bramkę mistrzom Europy. Kazachowie w poprzednich